że budujemy jakieś takie małe budowle pod tytułem architektura ogrodowa. Zazwyczaj robimy to w cegły pełnej. Ja te wędzarnie, różne gliny, dużo jest szkół przeróżnych, jak to tam murować, z czego robić. Ja jestem miłośnikiem pełnej cegły ręcznie formowanej, cegły czerwonej, może być to cegła nowa, jak w tym przypadku, taka fajna ręcznie robiona cegła. Dobra w obróbce, troszkę krzywa, ale bardzo ładna. Nie jestem miłośnikiem cegieł klinkierowych, jakichś tam kratówek, dziurawek. No ja twierdzę, że cegły klinkierowe to raczej na ogrodzenie się nadają, a na komin czy na tego typu budowle nie nadają się kompletnie. Więc budujemy to z takiej pięknej cegiełeczki. I w skrócie opowiem, jak to wszystko tu będzie wyglądało. Tutaj będzie w tym okienku, zrobimy grilla. Tu będzie oczywiście jeszcze ruszt, wymurowane będzie wszystko z szamotu pięknie. W tym okienku robimy już wędzarnie. Tu za chwilę przyjdą rureczki, żeby można było powiesić wędlinki. Ta budowla, no, projekt powstał na kolanie. Coś takiego wymyśliłem, żeby była jakaś asymetria między tymi otworami. Tu będzie wyższa część wędzarni, tu będzie troszkę niższa część grilla. I robimy to w ten sposób, że murujemy sobie zaprawą murarską z zostawieniem miejsca na fugę. Ponieważ ja jestem osobiście miłośnikiem fugi z trasem. I wszystkie te otwory później będą równiutko, pięknie zafugowane, taką grubo ziarnistą, jasną fugą. Do wędzarni przyjdą drewniane drzwi. Tak jak wspomniałem wcześniej, tych szkół budowy wędzarni no jest bardzo dużo. Niektórzy robią takie, niektórzy robią siakie. No ja robię drewniane, ponieważ obawiam się przy drzwiach stalowych bądź żeliwnych kreozotu, który mógłby się pojawić z uwagi na punkt rosy. Wędzi się w niskich temperaturach i niska temperatura, dym o małej temperaturze po prostu, no, który ma kontakt z takim zimnymi metalowymi drzwiczkami, musi coś tam się skropić i później te skropliny płyną tutaj po ścianie. W środku jest też no, nieciekawy zapach tego kreozotu, więc no, najlepsze wędzarnie to są wędzarnie drewniane. Środek naszej wędzarni będzie wyrapowany gliną. Dlaczego gliną? No, tak to się kiedyś robiło. Rapowało się wędzarnię gliną, ponieważ łatwiej było tą komorę utrzymać w czystości, łatwo było oskrobać było łatwo sadzę, która tutaj się pojawi na skutek wielokrotnego wędzenia. No i środowisko, w którym wisi sobie taka wędlina, później konserwuje się tutaj w dymie. Środowisko z gliny no jest bardzo przyjaznym środowiskiem dla nas, dla ludzi, dla pokarmu, który sobie tutaj w takich wędzarniach przygotowujemy. Więc tak to w wielkim skrócie będzie wyglądało. Oczywiście na sam koniec na pewno efekt końcowy pokażemy, żeby można było może taką wędzarnię sobie po prostu zaplanować w swoim ogrodzie. Chętnie zawsze upubliczniamy nasze projekty. Każdy może, kto chce sobie taką wybudować i po prostu korzystać z własnych wędlin, z własnych przepisów, które naprawdę są super i smakują rewelacyjnie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.